Serwus Jurek. O, grabuleczka Zbychu! A co, wy dopiero zaczyna ta turnę? Już kończy mi na Zachora leci. No tak! Ty, Zbychu, Zbychu! Zobacz, kto przyszedł na grób tego doktora z zalasu. Dzień dobry. Zaraz coś powiem. Ciu. Zbychu, widziałeś tu Lafiryndę, z którą przyszedł? No ładna Lafirynda, co ty chcesz? Ponoć on do grobu ojca. Nie gadaj. Ano się mieli przecie hajtać, stakłaś. Marka, córko. No. A to już się mieli hajtać, już wszystko było dogadane, już i rodzice się lubili, a on se poleciał w bok, znalazł jako Lafirynda w Warszawie. Skąd wiesz? Ale! To pewne informacje są. Od Sławek mnie mówił. Słuchaj dalej. A to rodzice wszystko za to aż kobyli. Mówią, ty się w łeb puknij, ty lepszej dziewczyny nie znajdziesz. A ten, że on się zakochał, że serce nie słucha, krew nie woda, tam takie pieprzenie. I mówi, że on zrywa zaręczyny. To słyszałem, że ojca tak serce zakuło. Erkę wezwali. Za 2 dni chłopa nie było. Co ty mówisz? Ach, głośno się tego nie mówi, ale ponoć on ojca do grobu wpędził. Tyle ci powiem. A ta ponoć tylko na pieniądze leci. No to ci mówię. Ponoć ojca w ziemi ledwo zakopali, on już bieg na zapowiedzi chciał dawać. To go matka z siostrą powstrzymali, że to wstyd, że ludzie na języki wezną. No, taki się śpieszy do żeniarzy. A jak się śpieszy, to wiadomo co. No, może to zaraz chrzciny trzeba będzie robić, a nie ślub. Oj, powiem ci, Zbychu, ludzie to wstydu nie mają. Dobra, palim tego znicza i lecim, bo znachmur o 14.